No hejka, witam się z Wami. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasz trening frisbee i jak się do niego przygotowuję. Najpierw w dzienniku treningowym zapisuję sobie, co w danym dniu chcę sobie z psem przetrenować. Później oczywiście pakowanie pieskowej torby. Najpierw idą dyski. Biorę sobie tyle, ile wiem, że będę potrzebować w danym dniu. Później ulubiony dysk do nagradzania i oczywiście piłeczka. Następnie woda. Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważny element, żeby mieć przy sobie wodę i miskę dla psa, niezależnie od tego, jaką aktywność planujecie. Później smaczuszki do przeprowadzania rozgrzewki i nagradzania pieska. A teraz zabieram Was na moją polankę. No i jesteśmy. To jest taka moja ulubiona miejscówka do trenowania. Jest tutaj mega dużo miejsca. Na początek każdego treningu zabieram Olisję zawsze na taki krótki spacer na smyczy, żeby trochę ją rozchodzić, żeby mogła załatwić swoje potrzeby, bo nigdy nie trenuję z psem tak zupełnie na sucho. Ważne, żeby właśnie przedtem zrobić jakiś rozruch. Następnie przechodzę do rozkładania klatki, w której Olisja w przerwach będzie mogła sobie odpocząć. Stawiam oczywiście miskę i nalewam wodę. I następnie przechodzę do rozgrzewki samej siebie. Tutaj będziecie mieli fragment moich dzikich dansów z kuzynem Olusiem. Można się śmiać, pozwalam. No i wracam do rozgrzewki. Pamiętajcie o tym, żeby siebie też rozgrzewać, bo jednak przy rzutach, zwłaszcza takich dystansowych, kiedy pracuje cała ręka, można nabawić się kontuzji, więc pamiętajcie o tym. Później oczywiście przechodzę do krótkich rzutów, żeby sobie też je przetrenować, a następnie rozgrzewka psa. Jest ona moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów treningu. Najpierw robię zmiany pozycji, później ukłony, następnie podawanie łapek, kółeczka, żeby trochę rozruszać ją na boki, następnie slalom między nogami, później takie ćwiczenie na rozciąganie kręgosłupa, hopki przez nogi i później przechodzę do rozgrzewki z zabawką, czyli żeby trochę rozruszać psu żuchwę i przygotować do szarpania, a przy okazji trochę ją zmotywować do tego, że będzie robota. Kiedy już wiem, że pies jest rozgrzany, przechodzę do tych ćwiczeń, które sobie zaplanowałam. Tutaj akurat ćwiczenia na hopce, możecie podziwiać, jak Olisja skacze, oczywiście w przerwie moment na wodę. Tutaj mamy urywek z tego, jak rzucałam Olisji takie trochę dłuższe rzuty, które, no nieskromnie powiem, pięknie mi wyszły. Pamiętajcie o tym, aby trenując z psem wybierać odpowiednią godzinę i podłoże. Starajcie się wybierać godziny albo poranne, albo wieczorne. Nie trenujcie w pełnym słońcu, bo jest to trudne dla psa i będzie się szybciej męczył. Wybierajcie takie podłoże, jak właśnie trawa, jakaś miła powierzchnia. Nie trenujemy na betonie ani na chodniku, bo jest to po prostu niebezpieczne dla psa. To podłoże jest zbyt twarde, dlatego wybierajcie właśnie takie fajne polanki z ładnie skoszoną trawką. Na koniec każdego treningu również funduję Olisji taki właśnie krótki spacer na smyczy. Z kolei, żeby trochę ją już wyciszyć, żeby zdawała sobie sprawę, że kończymy już ćwiczenia. I to tyle, ile dla Was przygotowałyśmy. Dziękujemy za oglądanie i pa pa!